Kolejne poświęcone głównie zdrowiu spotkanie w strefie aktywnego seniora za nami. Tym razem tłumnie przybyłym na spotkanie gościom rozdawane były charakterystyczne teczki wraz z wyposażeniem. Ta teczka powstała na bazie doświadczenia ratowników medycznych i tego, czego co jest naprawdę istotne w sytuacjach zagrożenia życia. To jest taka pomarańczowa teczka, którą wszędzie widać, łatwo ją znaleźć i w której mają docelowo znaleźć się najważniejsze dokumenty dotyczące zdrowia konkretnego seniora. Mamy nadzieję, że dobrze nam się sprawdzi. Nasi seniorzy obiecali, że za rok dadzą nam informację zwrotną. O tym, co obligatoryjnie powinno znaleźć się w pomarańczowej teczce, opowiadał prowadzący spotkanie wykwalifikowany ratownik medyczny. Teczka informacji zdrowotnej, czyli najważniejsze informacje medyczne stanu nie nagłym, alergie, lista leków, lista chorób oraz miejsce na całą dokumentację medyczną, badania obrazowe i możliwość kontroli tych parametrów podstawowych, czyli ciśnienie, glikemii oraz troszeczkę profilaktyki informacji o stanach nagłych, tak żeby tutaj mieszkańcy Szczecinka mogli świadomie dbać o własne zdrowie. Co ważne, teczki zostały opracowane na bazie doświadczeń lokalnych ratowników medycznych. Jak zapewniają, zgromadzenie dokumentów przez każdego seniora w jednym łatwo dostrzegalnym przedmiocie znacznie ułatwiłoby medykom działanie w sytuacji kryzysowej. Najważniejsze dla nas to jest dostęp do informacji. Jeśli my przyjeżdżamy do pacjenta, no chcielibyśmy mieć świadomość, na co się leczy, jakie leki przyjmuje. Pozwoli nam to szybciej zdiagnozować oraz wprowadzić specjalistyczną terapię w momencie właśnie tego wystąpienia stanu nagłego. Mimo wejścia w grudzień, wszyscy mają nadzieję na chociaż jeszcze jedno spotkanie strefy aktywnego seniora w tym roku. Oczywiście zobaczymy, jak sytuacja pandemiczna będzie nas tutaj jakby ograniczała, bądź nie, mam nadzieję. Natomiast bardzo chciałabym jeszcze do końca roku zrobić co najmniej jedno spotkanie. Także, drodzy Państwo, trzymajcie kciuki, żebyśmy mogli się spotkać. No i też mam nadzieję przełamać opłatkiem przed Wigilią, bo to zawsze takie ważne dla seniorów spotkanie wigilijne, które chcemy, żeby było jednym z trzech spotkań w kanonie naszym, tak? Więc mam nadzieję, że się uda.